miał się stać miejscem produkcji jednej z Wunderwaffen, cudownych broni Hitlera. Istnieją teorie spiskowe, w myśl których projekt stanowił ośrodek prac nad nazistowską bombą atomową lub nawet nad latającymi spotkami. Komplekt Rize, olbrzym. Zanim zacznę materiał w swoim stylu, zacznę gadać głupoty, to zaczynając materiał trzeba powiedzieć, że przede wszystkim jesteśmy w miejscu, które było, jest grobowcem dla dziesiątków tysięcy przymusowych robotników. Dziesiątki tysięcy ludzi tutaj stracili życie, nie mając wyboru, budując ten kompleks niewolniczą pracą. Więc to chciałem zaznaczyć na początku materiału. Zanim przejdziemy do miejsca, gdzie budowano antygrawitacyjne pojazdy hitlerowskie, niemieckie UFO i różne pojazdy i inne antygrawitacyjne kosmiczne cuda. Bo kwatera główna, to jak już wspomniałem wcześniej, to chyba trochę za duży rozmach, żeby to było coś. Więc tutaj prawdopodobnie budowano coś, co umożliwiło zbudowanie Niemcom bazy na Księżycu. Oczywiście po jego odwrotnej stronie, żebyśmy nie widzieli. Idziemy szukać niemieckiego UFO. To, co wspomniałem na wejściu, mówię, zanim będę przyjmę swój głupkowaty styl, to jeszcze raz przypomnienie, że ten cały kompleks był budowany przez pracę przymusową dziesiątków tysięcy robotników. Więc mówię, o tym pamiętajmy. Jesteśmy w drugiej połowie sierpnia, co jest bardzo fajne, ponieważ ja mam dzień dziecka, bo mogę sobie kamerować, bo nie ma tłumów, co jest fajne, a widziałem w opiniach Google w lipcu, że były tam skargi na to, że tłumy, że wycieczki depczą sobie po piętach, nam nikt po piętach nie będzie deptał, my też nikomu nie będziemy, bo jest godzina 10:30, za pół godzinki mamy wejście, ludzi jest dosłownie kilkunastu grupki, więc możemy się pokręcić, zobaczyć jak cały kompleks wygląda tak przed wejściem. Coś fajny obiekt jest, ma pani infrastrukturę zrobioną, tam są tojki, to jest życie, ale ja o tym powiem, bo to jest istotne, jak się tutaj przyjdzie w różnym stanie, więc jest normalna infrastruktura, są tojki, mała gastronomia, grochówkę dają, o, to na to też liczyliśmy. Sprzedają. Sprzedają, tak, nikt nigdy w życiu nam nic nie dał. Będzie na 11 i przyjadą na 11, więc jeszcze trochę osób będzie. No, póki jeszcze nie ma dużo osób, to zwiedzanie odbywa się w kaskach, więc będziemy mieli fajny klimat, poubieramy się bardzo BKP. Ale będziemy... chyba w większości nie ma, nie? No, 2021 rok. To są wszystkie opcje, na jakie można się zdecydować, więc zostaje bilet zwykły, normalny włodarz,
plus obiekt Molka, to trzeba będzie trochę pojechać dalej, ale mamy ten ze wszystkich tutaj opcji, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mamy dwie opcje, bilet jeden łączony, dostępny. Reszta, no, remont. No, zapłaciłam 70 zł, bo 10 zł kosztuje. Teraz. Gdy ja sobie wesoło hasałem wokół tutaj wstępu do tego obiektu, to Monikę zostawiłem, żeby odwaliła robotę, kupiła bilety. Nie ma prądu, nie można było płacić kartą. No to ciekawostka, jak już się przejechaliśmy prawie 700 km, to dobrze, że mieliśmy gotówkę, bo byłby klops, to jest raz. Dwa, nie ma prądu, w związku z tym poprosili o własne doświetlanie się, oświetlenie, bo być może nie będzie w środku światełek, więc ktoś, kto by jechał i pomyślał sobie, że jedziemy na coś super zorganizowanego, niech myślą za nas, to nie, zawsze myślimy za sobą. Dobrze, że wzięliśmy ze sobą czołówki, więc dla nas przygoda dalej jest otwarta. Dla części ludzi bez gotówki i bez własnego doświetlenia może się przedwcześnie zamknąć. O, nawet jest wstępnie dopasowany. A jaki kolor? To jest gitara. Lepiej nie będzie. ...dążał do tego projektu. No, ze względów obiektywnych niestety będziemy zwiedzać to tak jak eksploratorzy, czyli przy użyciu własnego źródła światła. Ten projekt rozpoczęto w Górach Sowich 1 listopada 1943 roku. Trwało to, można powiedzieć, prawie nieprzerwanie, dzień i noc, aż do stycznia, lutego roku 1945, wtedy prace w Górach Sowich zostały porzucone. Muzeum Gross Rosen podaje, że blisko 13 tysięcy więźniów uczestniczyło w tych robotach, z czego w trakcie zginęło, zmarło około 5 tysięcy. Zapraszam dalej. Kolejne wejście jest to dwójka, jedynka. One obydwa są obecnie zasypane i zalane wodą. Tu wszystkie wejścia po wojnie uległy zawaleniu. Dwa pierwsze były udrażniane dopiero w latach 2003-2004. Po wojnie tereny te zostały przeszukane najpierw przez Sowietów. W tamtym czasie jednak dla nich priorytetem to był uran. Pod koniec lat 40. z kolei zjawiło się tu przedsiębiorstwo poszukiwań terenowych. To przedsiębiorstwo zabierało wózki, torowiska, narzędzia z zewnątrz, materiały budowlane. I to było wywożone między innymi do Warszawy na odbudowę stolicy. A później w zasadzie władze tymi opustoszałymi podziemiami się nie interesowały. Tutaj dopiero w roku 64 została zorganizowana z ramienia Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich ekspedycja pod kierownictwem Jacka Wilczura. W latach późniejszych do tego obiektu dostawali się ciekawscy oraz grupy eksploratorskie. Dawało się wejść szybem wentylacyjnym. Szyb ma około 30 metrów wysokości, także od góry na dół trzeba było zjechać na lince. No, sytuacja taka jak teraz, czyli całkowita ciemność. Za jakiś czas Państwo zobaczycie ten szyb. Rozumiem już konieczność kasy. No. Zdarzenie! Najlepszym się zdarza. Utonąć w środku góry? Nieklasycznie. Na nekrologu by to wyglądało.
To jest tryzub, ukraiński symbol, później tryzub, czyli po naszemu trójząb. Potem mamy swastykę lewoskrętną, następna swastyka jest mała, ma krótkie ramiona i znowu widzimy kolejny tryzub. No, znaki zostały zrobione przez Ukraińców. Zapewne oni byli tutaj robotnikami, pracowali przy betonie. I któryś z nich na desce wyciął czy wypalił te znaki. Rozłożyli deski jako szalówki, wylali beton i to się odbiło. No to jest ich jakiś własny kod, którego do tej pory jakoś tam nie rozszyfrowano. W każdym razie ten duży tryzub wskazuje na pewien kierunek, ta strona. No i ta strona rzeczywiście jest ciekawa od zewnątrz. Gdybyście Państwo tutaj przyjechali na przykład wczesną wiosną, kiedy nie ma roślinności, to na tej skale naprzeciwko Bajorka, gdzie rybki pływają, widać miejsca po odstrzelonych wejściach do kolejnego obiektu. Ten obiekt został namierzony również urządzeniami, georadarami, także wiemy, że obok znajdują się jakieś tunele. Niektórzy twierdzą, że są to tunele obetonowane. Ta ściana tutaj była przedmiotem takich spekulacji, że być może Niemcy zrobili przejście z tego obiektu do drugiego i zamaskowali właśnie betonem. Pierwszy, który tutaj przyjechał, to był jeszcze Wołoszański swojego czasu. On tu kręcił film i zrobił odwiert ponad 7 metrów. 70 cm przewiercił najpierw betonu, później jeszcze skała. No i w pewnym momencie przerywa pracę, mówi, że za dużo wody cieknie z tego otworu, że obawia się, że dojdzie do zalania tej wartowni i na tym skończy. Ale jak się ciepło od razu zrobiło, nie? To zostawię, bo się przyda do następnych tych obiektów, teraz do miasta Osówka. Więc niech sobie już jest na głowie, nie? Atrakcja obowiązkowa. Ja już swoje życie teraz, po tym zwiedzaniu, ja już swoje zobaczyłem. Fajnie. Okej. Okay, tutaj włodarza zaczęliśmy, tutaj też dwa słowa podsumowania na koniec, więc robi olbrzymie wrażenie. Same sztolnie, to obiekt typowo górniczo zachowany, mega wrażenie, kaski obowiązkowo nie bez powodu. Kilka razy coś zaliczyłem, jeżeli na obiektywie widać jakieś artefakty, było trochę parowało, kapało i tak dalej, więc jest opcja, że ja tego obiektywu nie chcę teraz dotykać i czyścić, tym bardziej, że jedziemy dalej. Więc atrakcja naprawdę tutaj będąc na Dolnym Śląsku mega obowiązkowa, no, jedna z najlepszych podziemi, w jakich byliśmy. Nam się udało, nie było prądu. Ludziom się nie do końca nie wszystkim podobało, bo źródło światła swoje, a mi się bardzo podobało, ponieważ wreszcie edecowe rzeczy, które po kieszeniach dźwigam, można było ich użyć, czyli latarka czołówka była, latarka zapasowa też była. Ja kończę oficjalnie z kupowaniem tanich rzeczy.
ponieważ czołówka za normalne pieniądze dała radę, a tutaj przykładowo już bojowo wyglądająca taktycznie latarka za 17 zł, jak temperatura tam spadła nagle z 30 stopni do 8, trochę wilgoci się zaczęło robić i tak dalej, to ona tak trochę działała, trochę nie działała, więc szmelc, nie ma co kupować rzeczy po 15-16 zł, trzeba chyba sobie jakiegoś olajta strzelić porządniejszego z jakąś tam klaszą wodoodporności czy coś takiego. Więc my teraz tak, nie tracimy czasu, mamy wpół do pierwszej, teraz jedziemy do miasta podziemne Osówka, w Osówce, no, gonimy wtedy dalej.